To do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw z panem Jarosławem porozmawiamy. Dobry wieczór. Kłaniam się. No pierwszą polską aferą była afera FOZ. Kilkaset milionów dolarów strat albo więcej. Główny oskarżony oficer WSI Rzemek, 9 lat więzienia dostał, zeznał, że to on dał pieniądze panu Walterowi Bejchertowi i spółce ITI na stworzenie mediów. Czyli jak rozumiem, TVN powstała za skradzione społeczeństwu pieniądze. Jeśli się myję, może sprostuje to ojciec dyrektor Miecugow. No wyobraźcie sobie państwo, że w Izraelu... Znaczy ja bym proponował, żeby pan... Od razu sprostował. Proszę pana, no nie wiem, Macierewicz wygrał z nami sprawę w sądzie, także nie wiem, no to prostuje, w takim razie proszę powiedzieć, że to nieprawda. No i wyobraźcie sobie państwo, że w Izraelu otwieram stację telewizyjną i ciągle atakuję rabinów i wyznanie mojżeszowe, pewnie długo bym tam nie pożył, a tak postępuje TVN, które było i jest własnością 100% żydowską. Dodam, że większość decyzyjnych dziennikarzy... Proszę pana, życzę panu wesołych świąt. Wesołych i proszę, świąt panu proszę, życzymy. Proszę żółć zachować dla siebie. No jakoś nie używamy tego środka. Bardzo dobra jest maślanka.